Wyjeżdżając na Krucjatę, Artur, król ten od Okrągłego Stołu, postanowił sprawić swej żonie pas cnoty. Poszedł rychło do Kowala, a ten zaoferował mu najnowszy krzyk mody: pas z gilotynką. Kupił więc go Artur, żonie założył, kluczyk zabrał i pojechał na Krucjatę. Wrócił po kilku latach, no i oczywiście zechciał sprawdzić, czy aby jego wierni rycerze nie okazali się wiarołomcami i nie próbowali uwieść jego pięknej ginewry. Ustawił ich w rzędzie i kazał spuścić spodnie. Król doznał szoku. Jedenastu rycerzy miało równiutko przycięte ptaszki. Z jednym wyjątkiem, Lancelot z dumą prezentował nienaruszone przyrodzenie. Moi wspaniali rycerze okazali się bandą hołoty. Na nikogo nie można liczyć, nikomu nie można zaufać. Jeno ty, wierny Lancelocie, mi się ostałeś. Biada Artur i spogląda wyczekująco na Lancelota, by ten coś powiedział. Ale Lancelot milczał. Kto zrozumiał?